Ja się skończę na kawale, dzisiaj lecimy z czwartym odcinkiem drugiego sezonu Demon Slayera. Zobaczmy, czy Tanjiro się wybudzi, czy nie. Czy jednak będziemy to ciągnąć dalej. Trzy, cztery. Tak, bo on się ciachnął. Dobra. Widzicie, tydzień przerwy i człowiek zapomina, co tam się działo. Dlatego nie lubię oglądać odcinków, które wychodzą co tydzień. Dadzą opening, prawda? Nie dali openingu. Dobra, to jest ten chłopczyk, który wszedł w jego sen. Dobra. Lag mózgu, mówię. Nawet jego duszki są miłe. Mówię, Tanjiro to jest taki cinnamon rolek, że... Kochane! Świnia! Dobra! Tak zaczęłam rozumieć, czemu po jaskini zapierdziela. Późno w nocy, nie oceniajcie tego, w jaki sposób się wysławiam. Wcale nie jest obrzydliwy, jest naj... Dobra, w tej scenie jest, ale normalnie nie jest obrzydliwy. Sobie poradzi. I tyle nam pokażą z jego snu? Okaże się, że chłopaki są bardziej przerażający niż Rengoku. What the fuck? Trzeba było dziewczynę wysłać. Oni nie chcieli nic złego. Znaczy, chcieli was zabić, ale nie chcieli nic złego. Boże, jaka maleńka misiuńka, moja piękna. To ja ją kocham. Budzimy się. Dzień dobry. Czyli nie będzie miał żadnej blizny. Jest git. To jest najcudowniejsza, nie mówiąca postać. Ever. O jojku, jojku. O, i pytanie, czy on będzie mógł ich wybudzić? Czy jednak oni muszą sami z tego wyjść? Nadal nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to zrobił. Ale okej. Okay. Trzymaj mi się tego. Gruby! Idź spać. Nie pozwoliłam się dziecku myć. Jestem okropna, wyrodna.
No, pomóż im. Boże, kocham, jak ona jest taka malusieńka. Świnia się dobrze bawi w swoim śnie. Czy dzieciaki są w takim razie chore? W sensie ta czwórka, która była przywiązana? I tylko we śnie mogą być zdrowe i szczęśliwe? No demon go gruźlicą nie zaraził! A to, że wykorzystuje, to inna sprawa. No. Daj się kurwa popłać. Już na czwartym odcinku, dokładnie tak. Czyli teraz będziemy ścigać tego demona, który tam jest w którymś kręgu. Kurwa, nie pamiętam, w którym on był. Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie jest to ten demon od Muzana. I on sobie z nim sam nie poradzi. Wiem, że jest super, update'ował skilla i tak dalej, ale nie. Każdym razem tak samo reagować, bo to jest najsłodsza złodziejka na świecie. Uciekaj od niego, słońce, błagam. Kurwa, jak się coś stanie. Już połowa? Okej, czyli pierwsza połowa to było zachwycenie się nad maleńką Nezuko. I złość, że tak mało snu świni nam pokazali. Chłopie, to jego życie było. On już to przeżył. Ale o, jakby zapętlić coś takiego, to byłoby masakra. Że pośmiertny? Bum. Te żyły to se mogli darować. Daiski nanda. Daiski nanda. Jesteś pojebem, to już wiemy. Czy on podsyła mi sny? O! Walnił coś wtedy? Nice! Sposób. Ja tylko lubię te demony wyższej rangi, bo to nie są debile. Tanjiro jest głupkiem, ale nie jest debilem. Plus ma... Kolczyki. Jest naprawdę fascynującym demonem. A, tak, bo to były księżyce. Robienie sobie kurwa przerwy jest złe.
Tylko troszkę jest poskup. Nie złapało go? Bo on utrzymuje cały czas coś tam. Nie wiem, jak to się nazywa, ale ćwiczył to z chłopakami. Zatem ja sobie tylko wyobrażam tą postać w grze. Bo z tego co wiem, jest gra. Jestem ciekawa, czy ta postać jest już dodana. Bardzo chętnie zobaczyłabym gameplay z nim. Tylko jakim cudem on się cały czas łapie? Czy jednorazowe wybudzenie się już sprawia, że więcej cię nie uśpi? To jest ten młody, co mnie rozwalił ostatnio. Dziękuję, że jesteś kurwa tego świadom. Pokonał go. Naprawdę? What the fuck? Ja byłam w świecie, że... No właśnie. Nie ma opcji, żeby on był słabszy. Fuj! Nie, zastanawiam się, czemu jesteś obrzydliwy. O, dziękuję. Powiesz nam, jak cię zabić. Uwielbiam, uwielbiam to. What the fuck? Pociąg Tomek? Czy kurwa, jak to się tam gówno nazywało, co mnie przerażało? A w ogóle ta animacja jest kurwa przerażająca. Jesteś chorym pojebem. Już nie jesteś fascynującą postacią, jeżeli chodzi o wygląd. Jesteś fuj. Fuj. Ustalmy to. To jest kurwa fuj. Moje złoneczko się wybudziło! Pięknie! Ale naprawdę nie pokażą nam kurwa, jak się wybudził? Halo? Ja na to naprawdę liczyłam. Fujka. Marzenia wszystkich, których kurwa kręcą tentakle. Fuuuuj. Okej, jesteśmy po czwartym odcinku. Jak kurwa nie pokażą mi snu Zenitsu, końcówki snu Rengoku, jak tam się obronił i świni, to się pogniewam. Halo. To jest coś, na co ja czekałam najbardziej, najbardziej. Co prawda, no, zwykło mi troszeczkę wynagrodziła, że póki co tego nie mamy, ale i tak bym chciała.
Więc póki co wiemy, że demon od Muzana jest kurwa pociągiem. Okej. Okay. Wiemy, że Zenitsu razem ze świnią mają chory sen. Znaczy, są mega przerażający w porównaniu do tego, co reprezentują w realu. Serducho mi po prostu pękło, jak stworzył ten sen, gdzie rodzina mówiła mu, w sensie, gdzie rodzina mówiła Tanjiro złe rzeczy. I bardzo się cieszę, że jest świadom tego, że nigdy czegoś takiego by do niego nie powiedzieli. Tak samo ciekawi mnie, w jaki sposób on za każdym razem, jak go usypiał, kminił. No ale to już wspominałam w odcinku o tym i zastanawiam się, czy jednorazowe wybudzenie już będzie go wybudzało. No, lubię to anime, będę ci powtarzać, lubię to anime, tylko była cute i lecimy... Nie lecimy z kolejnym odcinkiem, bo trzeba czekać tydzień. No to widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do pozostałych serii, do subskrypcji w komentarze. Na Instagrama, na TikToka, czy co tam jest w opisie i trzymajcie się, pa!